Witam serdecznie w schronisku Białymstoku, w naszej Dolinie Dolistówki. Chciałabym Państwu pokazać to miejsce, w którym mieszkają psy bez domu, ale nie mogę powiedzieć, że są to psy niekochane, bo my wszyscy, zarówno pracownicy, jak i wolontariusze, bardzo kochamy nasze psy. Staramy się nimi jak najlepiej opiekować, bo one nie są niczemu winne, to nie są gorsze psy niż te psy, które mają już domy. One po prostu tylko czekają na te domy, czekają na ludzi, którzy pokochają te psy i do tego momentu no, muszą u nas pomieszkać. Nasze schronisko jest już starszym schroniskiem, staramy się tutaj stworzyć warunki psom jak najlepsze. Na ten moment mieszka u nas 130 psiaków. Kiedyś było ich znacznie więcej, ale dzięki też dobrym ludziom, dzięki adopcjom, dzięki wolontariuszom, wiele z naszych psów znalazło już domy, a kolejne no, nadal czekają na to, aż zostaną adoptowane. Teraz niedawno przyjęliśmy właśnie dzięki temu, że mamy warunki i mogliśmy to zrobić, przyjęliśmy psy ze zlikwidowanego schroniska pod Giżyckiem. Nasze władze miejskie zgodziły się na to, żeby no, skoro naszym psom jest tak dobrze, to też pomóc tym psom, które są ze złego schroniska. To schronisko jest likwidowane i mamy u siebie 8 psiaków, w którym również będziemy szukać domu, bardzo pokrzywdzonych, bardzo skrzywdzonych, w nieciekawym stanie psychicznym, zalęknionych, wystraszonych, ale będziemy o nie dbać, troszczyć się i mam nadzieję, że odzyskają zaufanie do ludzi. Ja jestem wolontariuszką w schronisku w Białymstoku, Dolina Dolistówki. W zasadzie od niedawno, bo dopiero parę miesięcy. I na czym polega praca wolontariusza? No to przychodzimy, każdy z nas ma pod opieką pieski, określone pieski, wychodzimy z nimi na spacer, czyszemy je, kąpiemy, ogólnie o nie dbamy, uczymy je różnych komend. Obecnie pod moją opieką jest Orion i Elfi. To jest Orion właśnie. Jak widać, jest to bardzo grzeczny pies. No, podczas wychodzenia jest trochę ciężej, ale to wiadomo, każdy pies tak ma. Jak widać, jest bardzo grzeczny, on ma 1,5 roku teraz i w zasadzie jest gotowy do adopcji, tak samo jak Elfi. Według mnie wolontariuszem może zostać każdy. Warunkiem jest skończenie 18 roku życia, jeżeli chce się wychodzić z psami, tak jak ja teraz, na zewnątrz. Jeżeli ma się skończone 16 lat i zgodę opiekuna, to można też zostać wolontariuszem, tylko wtedy wychodzi się ze sobą dorosłych na spacery albo pozostaje się właśnie w schronisku i w schronisku tymi psami się zajmuje. Końcówka roku to jest też taki okres, kiedy Państwo pamiętacie o tym, żeby obdarować nas, nasze psy, jakimiś prezentami. Bardzo jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc, bo dzięki tym darom też dużo rzeczy udaje nam się zrobić. Tylko mam taką prośbę, bardzo Państwa proszę, jeżeli już przynosicie naszym psom karmę, to niech to będzie dobra karma, niech jej będzie mniej, ale niech to będzie karma dobrej jakości, dlatego że nie ma co się oszukiwać. Nasze psy to są często psy po przejściach, w słabej kondycji, one potrzebują jakościowo dobrego jedzenia. W naszym schronisku mamy psy, które mieszkają w budynku, w boksach, tak jak te tutaj, które widzimy. Często są to pieski, które nie znoszą towarzystwa innych psów, dlatego muszą mieszkać w pojedynkę. Albo na przykład skaczą górą i nie mogą mieszkać na otwartych wybiegach, żeby nam po prostu nie uciekły. Natomiast nie siedzą tu całodobowo, wychodzą co najmniej 2 razy w ciągu doby na wybiegi na terenie schroniska i dodatkowo też chodzą z wolontariuszami na spacery. Więc może się wydawać, że mają smutne minki za tymi kratami, ale to jest tak, że one po prostu mają spacery, mają zabawy na wybiegu na terenie schroniska, więc
nie jest tak źle, aczkolwiek wiadomo, zawsze jest dom, jakikolwiek by nie był lepszy, to jest niż schronisko. Tak, Morganku, tak, pewnie. W dalszej części schroniska mamy psy, które mieszkają w kojcach. Każdy kojec jest połączony też z wybiegiem zewnętrznym, tak żeby miały jak najwięcej swobody i ruchu. W tej części kojcowej kojec jest zawsze kryty z drewnianym podestem, żeby psu było wygodnie, żeby zimą mu łapki nie przymarzały do betonu. Już szykujemy się też do zimy, więc można zauważyć, że w każdej budzie mamy przesłony z dywanów. Oczywiście te dywany też dostaliśmy od mieszkańców miasta i przystosowujemy budy właśnie na okres zimowy. Tak, żeby pieskom było naszym cieplej, żeby nie wiał im wiatr. Tak, Manuelko? Tak, Manuelka też będzie miała ciepło. Każda buda u nas jest ocieplona, ściana ma w sobie styropian oprócz desek i w każdej budzie na zimę jest układana gruba warstwa słomy. Jest to najlepszy izolator, dzięki temu psu jest ciepło i sucho. Cześć, słońce! Cześć, słoneczko! Sokół, chodź Sokole, coś ty taki smutny dzisiaj. Sokół jest jednym z moich ulubieńców, jest to pies, który trafił do nas w bardzo, bardzo słabej kondycji psychicznej, zalękniony, lękowy, burczał na nas wszystkich, warczał, a teraz jest jednym z najpiękniejszych, najmądrzejszych psów, jakie kiedykolwiek Dolina Dolistówki widziała. Tylko jeszcze nie ma domu, ale znajdziemy, tak? Najlepszy na świecie. No tak, znajdziemy. Każdy z naszych psów potrzebuje czegoś innego, innego domu, innego człowieka. Tak jak my ludzie, one też mają różne charaktery, różne potrzeby. Tak, Groza? Groza jest cudowną, mądrą sunią. Na pewno będzie miała niedługo fajny domek. Ma dobrego kolegę. Ja wiem, kochanie, że ty mnie lubisz. Wiem. Tak jak widać, psy też są różnej wielkości, w różnym wieku. Neruś. W różnym kolorze, więc jest z czego wybierać. Najważniejsze w tym wszystkim zawsze jest to, żeby dobrany do rodziny pies odpowiadał nam przede wszystkim charakterem. Bo każdy z nich jest inny i ma inne potrzeby i my musimy po prostu zastanowić się, jakim psem jesteśmy w stanie się zaopiekować, tak żeby dać mu to wszystko, czego on potrzebuje. Są psy, które potrzebują po prostu spokojnego domu, kanapy, ciepłego miejsca, ale są też takie psy, które potrzebują na przykład dużej dawki ruchu. Jamalku, przywitasz się? Chodź, kochanie. Chodź, Jamalek. Jamal na przykład jest psem dużym i z pozoru groźnym, ale to jest nieprawda. Jamal jest bardzo łagodnym, spokojnym psem i chociaż jest duży, to jest bardzo zrównoważony i on wcale nie wymaga tego, żeby mieszkać na wielkim podwórku, wystarczy mu duża kanapa. Tutaj mieszkają takie psiaki właśnie, które też mają część kojcową z wybiegiem, przesłony. Te, które widzimy tutaj, są dlatego, że akurat mamy słońce od zachodu i dosyć ostro im świeci. Więc żeby im nie świeciło za ostro te słońce, to też staramy się zabezpieczyć. Tak. Co, Faja? Fajunia, cześć, kochanie. Ja wiem, kotuś, ty trochę zestresowana jesteś, tak? Nic złego się nie dzieje. Esmunia jest też bardzo pokrzywdzoną suczką.
troszkę tak niesprawiedliwie, niesłusznie pomówioną o to, że jest psem agresywnym. Nie jest psem agresywnym, po prostu czasami zdarza jej się mieć zachowania agresywne. Jest dobrą sunią, tylko wymaga odpowiedniego człowieka i podejścia, bo jak widać nie jest to pies, który rzuca się z zębami. Tak jest, Munia, choć jestem dobrą dziewczynką, jestem dobrym psem. Tu następny nasz podopieczny Pej, taki w typie Szarpeja, tak, Pejku? Tak, Pejuś. Długo już czeka na dom, ale no jest to pies taki troszkę wymagający indywidualnego podejścia, dlatego też ciężko mu znaleźć odpowiednich opiekunów. On ma też takie troszkę i wymagania zdrowotne, wrażliwą skórę, więc trzeba też i karmę specjalistyczną, i suplementy różne, ale znajdziemy też kogoś, kto pokocha. Jest po operacji oczu, u nas w schronisku miał robione operację oczek. Będzie dobrze, Pejciu. Tak? Tak. Tu jest też jeden z psów, które bardzo lubię. Werterku, chodź, kochanie. Chodź, myszko. Chodź, malutki. Werter jest też po ciężkiej operacji u nas ścięgna. Miał operowane. Nadwyrężył sobie i zerwał, dlatego że jest psem bardzo energicznym i skocznym. Trzeba pilnować, uważać, żeby nie wskakiwał, nie zaskakiwał z różnych przedmiotów, tak? Bo znowu dojdzie do tragedii, boczek dajesz do drapania. Chodź, Werterku, chodź, malutki. A. Kontaktowy, fajny, zmienił się na lepsze też u nas w schronisku. Bo nie był aż takim pieszczochem od początku, ale już jest i kochamy go bardzo i szukamy dobrego domu, który się nim będzie opiekował. Tak, Werciu? To jest drugi z naszych budynków, mamy tu boksy szpitalne. W tych boksach szpitalnych są pieski, które właśnie są po leczeniu, albo w trakcie leczenia, albo są szczeniętami, które są szczepione. Tego szczeniaczka, to jest szczeniaczek, który został porzucony przez rodzinę, przywiązany do drzewa. Nadal staramy się ustalić, kto to zrobił, jeszcze nam się to nie udało, ale myślimy, że znajdziemy tę osobę. Wszystkie pieski, które mają u nas zabiegi robione kastracji, bo wszystkie psy poddajemy takim zabiegom, po zabiegach właśnie tutaj goją się, dochodzą do siebie w szpitalu. Jak się zagoją już szwy i będą gotowe do adopcji, to wtedy ogłaszamy je światu, że mogą iść do adopcji. Cześć, kochanie! A coś ty taki grzeczny dzisiaj? W porządku wszystko jest? Bardzo grzeczne, aż dziwne. Staramy się, żeby nasze schronisko było tak naprawdę domem dla tych psów i robimy wszystko, żeby czuły się u nas jak najlepiej. Mieszkańcy miasta nam w tym pomagają i nie tylko mieszkańcy miasta, bo bardzo dużo zakładów pracy, na przykład dostajemy budy. Na przykład zakład karny remontuje nam budy, więc przy pomocy wielu, wielu dobrych ludzi udaje nam się realizować opiekę nad tymi psami. I dzięki nam wszystkim tak naprawdę są one szczęśliwe w tej naszej Dolinie do Listówki. Mamy nadzieję, że to nie będzie takie wieczne szczęście, że nadejdzie dla każdego z nich taki dzień, kiedy przyjdzie ktoś i zabierze do domu, bo po to tu jesteśmy, nie po to, żeby je trzymać tu całe życie, tylko po to, żeby je przygotować do życia w domach, w rodzinach i żeby one po prostu wyprowadziły się od nas do swoich własnych rodzin. Woo-hoo-hoo!